Witam widzów. Jako, że nadchodzi premiera Last Epocha, już za niedługo, bo 21 lutego, to twórcy codziennie publikują jakieś posta na forum z tym, co będzie zmienione lub dodane w Last Epochu na premierę. Bo oprócz tego, że dostaniemy frakcję, auction house, dwie nowe podklasy i tak dalej, to jeszcze wychodzi na to, że duża część gry zostanie przerobiona. W tym wypadku mamy przerobienie niektórych przeciwników oraz modeli Armorów. I chyba nowe modele Petów też są. Zaraz, zaraz zobaczymy. W każdym razie, aktualnie na kanale znajdziecie film z Kiwałem na Last Epocha. Także jak ktoś chce wziąć udział, to zapraszam. A jeżeli ktoś chce kupić Last, Last Epocha taniej niż na streamie, bo za około 140 zł, to może się zaopatrzyć w niego na moim nexusie, co polecam, bo to też wspiera mnie. Ale przejdźmy sobie do posta. W dzisiejszym poście przyjrzymy się i nowym zaktualizowanym wrogom, czyli będzie też nowy wróg. O, tutaj mamy nowego wroga. Prorok pustki, tak wygląda. Fajnie. A tutaj mamy lekko zepsuty kultysta. A, i to są nowe mobki. To jest nowy Mobek. To jest nowy Mobek. I skażony kultysta też jest nowym mobkiem. Oraz zbieracz kości. No te mobki fajne. O tu jest jeszcze jakiś nowy rzeźbiarz kości. Nie no, te mobki fajnie wyglądają. Designowo są mega fajnie zrobione moim zdaniem. Tutaj mamy cztery nowe mobki. A nie jest jeszcze półmienny paladyn. To jest też nowy mobek. Który będzie w gierce. Okej okay, i tutaj mamy... Zmiany modeli petów, czyli towarzyszy. Tak? Mm, chyba tak. Chyba, że to chodzi o... Nie o pety, tylko tych Samonów od y, druida. Bardzo możliwe, tak, bo on ma sabretufa, no. Czyli tak wygląda raptorek. Skorpionek. szabrozębny. No i, i mamy teraz nowe modele pancerza. Bądźmy szczerzy, no poprzednie aktualne modele pancerzy średnio wyglądają, nawet powiedziałbym, że słabo. Tutaj mamy nowe modele pancerzy. I tutaj jest napisane, że to nie będzie jako NTX, -y, tylko po prostu zbrojka, tak? Jakieś sety zbroi. Zakładamy zbroj, pyk, nasz wygląd się zmienia właśnie tak. I tutaj mamy zestawy zbroi strażników. Tu mamy jednego, tu mamy drugiego, ten wygląda jakby miał piąty level, a ten 50. <laughs> e, łotrzyk, no powiedzmy, że tak średnio. Primalist, no ten Primalist już lepiej wygląda, dużo lepiej, ale chyba najładniejszy jest Akolita, bo to jest um, pierwszy zestaw zbroi. Tu fajnie, to wygląda jakby to był jakiś MTX, jak dla mnie. Ale nie jest. I tu drugi zestaw zbroi też fajnie wygląda. Mag mi się najmniej podoba. Bo wygląda jakby kurwa, nie wiem, był z przyszłości. No, nie wiem, Mag mi się totalnie nie podoba. Te zbroje, umaga to. No, moim zdaniem są słabe. No. I tutaj e, przyjrzymy się nowym przeciwnikom i modelom, które pojawiły się 21 lutego. Fajne jest właśnie to, bo ja myślałem, że będzie nowy sezon, dostaniemy te podklasy i tak dalej. Trade, auction house, frakcje i że to będzie tyle. A tu wychodzi na to, że dostaniemy jeszcze przerobione inne rzeczy w grze. Teraz mamy modele postaci. Wcześniej był post o przerobionym jakiejś skillu, chyba prima listy. Zobaczymy, co będzie w kolejnych postach. Oczywiście. Bo ja wrzucę też na kanał. Jak ktoś nie śledzi, to żeby miał na bieżąco, co go czeka nowego w Last Epochu. No i co, tyle. Widzimy się na streamach i w kolejnych materiałach.